sukces terapeutyczny w wyeliminowaniu nawracających zapaleń pęcherza. Kobieta praworęczna cierpi od blisko 10 lat na nawracające zapalenia pęcherza moczowego i miedniczek nerkowych. Jest to ciężki konflikt, nie móc wyznaczyć granic swojego rewiru, więc analizujemy te wszystkie treści biologicznego konfliktu z klientką po kolei, to znaczy nie móc wyznaczyć granic rewiru, nie wiedzieć do jakiej decyzji, nie wiedzieć jaką podjąć decyzję, czy do jakiej opinii się przyłączyć, albo ktoś jest niemile widziany w rewirze, ta osoba ciągle wchodzi do rewiru. Najlepiej narysowałabym kredą linię na podłodze, żeby ta osoba nie przekraczała granic rewiru. Ktoś wchodzi, wpycha się w mój rewir albo wchodzi w moje kompetencje. Granica rewiru nie jest jasna albo ktoś wsadza nos w moje sprawy. Klientka podaje wiele różnych sytuacji życiowych i one rzeczywiście pasują do tego konfliktu, ale nie ma na razie tego specyficznego odczucia, że mamy bingo, tej ekscytacji. Aż w końcu wypowiadam treść konfliktu i mamy to bingo. Pytam klientki, kogo nie może pani olać? I ona od razu to wie. Małżeństwo, to znaczy klientka razem z mężem, prowadzą swój biznes i mają wspólnika. Ten właśnie wspólnik jest powodem biologicznej reakcji klientki. Wspólnik po prostu ignoruje kobietę, to znaczy pomija ją. Większość decyzji chce omawiać i podejmować tylko z jej mężem. Kobieta nie czuje się dobrze w tej sytuacji, a widzi, że mąż i wspólnik są w bardzo dobrej komitywie, a dla niej tam po prostu nie ma miejsca. Przecież ona jest równoprawnym współwłaścicielem tej firmy. Mąż jest bardzo miły dla wspólnika. Uczynny. Rozmawia z nim długo przez telefon, wtedy kiedy już przychodzą wieczorem do domu. Pomaga mu w wielu sytuacjach pozabiznesowych. Gdy klientka skarży się mężowi, że jest źle traktowana przez wspólnika, to mąż to deprecjonuje. On nie widzi w tym żadnego problemu i mówi wtedy, że klientka wymyśla. I tu jest bardzo ważna sprawa. Ponieważ w terapii według germańskiej medycyny nie dyskutujemy z odczuciami innego człowieka. Jeżeli ktoś czuje, że nie może wyznaczyć granic rewiru z kimś, albo że jest w niedobrej relacji dla siebie z kimś, to nie stosujemy racjonalnych argumentów, żeby go przekonać, że jest inaczej. Dlatego, że najważniejsze jest to, co on czuje. Jego subiektywne odczucie właśnie w tej sytuacji. Pytam klientkę, co by było dla niej konfliktolizą? I ona odpowiada, gdyby wspólnika nie było. I tak właśnie robią. Na szczęście mąż klientki również zna germańską medycynę, więc współpracuje z nią w rozwiązaniu tego biologicznego problemu. Gdy zostaje podjęta decyzja o rozstaniu ze wspólnikiem, a potem rzeczywiście to się dzieje, to klientka mówi, objawy, te okropne bóle minęły, aż boję się cieszyć. Tak długiego okresu bez bólu nie pamiętam. Dlaczego bóle nawracały? Klientka przeżywała recydywy konfliktu. To nie był nieustający ból, tylko to były bóle, które powracały. Akurat jeżeli chodzi o drogi moczowe, to ból mamy w fazie zdrowienia, po zakończeniu aktywności biologicznego konfliktu, więc musiały być jakieś sytuacje bardzo dla klientki trudne, w których właśnie ona się czuła taka pominięta, bez rewiru, wyeliminowana z tego rewiru. Była wtedy w aktywności konfliktu, tego bólu nie było. Potem ta sytuacja się kończyła i nawracały co jakiś czas ciężkie bóle, czyli jeden konflikt, koniec, potem kolejna sytuacja, kolejna edycja konfliktu, przerwa, kolejna sytuacja, kolejna edycja tego konfliktu. Ten przypadek świetnie pokazuje, jak ważna w terapii według germańskiej medycyny jest właściwa formuła, właściwa treść biologicznego konfliktu.
Jeżeli się to zrobi, jeżeli się wypowie to magiczne słowo czy zdanie, to klient rzeczywiście czuje się tak, jakby trafił w bingo. Terapeuta zresztą tak samo się czuje. Dlatego uwielbiam germańską medycynę za jej konkretność i precyzję. I za to, że zawsze wszystko do siebie pasuje i się sprawdza.